Rok kulturalno-oświatowy zakończył Spółdzielczy Dom Kultury Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Mijający sezon artystyczny podsumowali podopieczni placówki. Dzieci, młodzież oraz seniorzy jak najlepiej zaprezentowali swoje umiejętności i talenty, które szlifowali podczas całego cyklu zajęć. Wychowankowie Spółdzielczego Domu Kultury zostali docenieni i nagrodzeni za zasługi, osiągnięcia oraz uczestnictwo w zajęciach. Było to pełne 10 miesięcy pracy. To szczególne święto dla rodziców, bo my chcemy podzielić się no przede wszystkim pokazać rodzicom, ich rodzinom, żeby zobaczyli, co dzieci przez ten rok chodząc na te zajęcia zyskały. A miały i osiągnięć też kilka, bo na przykład Julka Szymczak zdobyła Grand Prix na festiwalu regionalnym. Potem Staś Łukoński występował również w Łodzi, w Łódzkim Domu Kultury na przeglądzie takim wojewódzkim wokalnym. No tutaj zespoły seniorów miały dużo osiągnięć, zespół Akord, ostatni, podzielę się, to taki najświeższy ich sukces, to na wojewódzkim przeglądzie zespołów seniorów w Łęczycy zdobyli pierwsze miejsce. Tych nagród było, ale zawsze jest taki niedosyt. Na ręce pani Ani, która przetrwała wszystkie kryzysy, złożyć najlepsze podziękowania dla całego zespołu. Chcę się tylko podzielić, że zespół ten miał wyjątkowo dobrą pasę w tym roku również. Miał wiele zdobytych nagród na przeglądach i konkursach. A ostatnia, po której jeszcze nie opadły emocje, to właśnie 25 maja w Łęczycy na wojewódzkim przeglądzie twórczości zdobył pierwsze miejsce. Także serdecznie gratuluję i taki upominek na ręce pani dla całego zespołu. Yeah.
Każdego roku zajęcia wokalne, które prowadzę, rozpoczynają się we wrześniu, trwają cały rok szkolny. I przez ten czas dzieci, młodzież, która przychodzi na zajęcia, szlifuje swój głos. Spotykamy się raz w tygodniu. Zajęcia trwają przez 60 minut. No i zawsze mamy taki sprawdzian naszych umiejętności w półroczu, jest występ podsumowujący w Teatrze Sieradzkim i takiż sam występ jest na zakończenie roku w czerwcu i osoby, które, młodzież, dzieci, które tutaj przebywają, mają możliwość, żeby się zaprezentować, pokazać, czego się nauczyły. Oprócz tego osoby, które już śpiewają nie pierwszy rok, tylko któryś tam rok z kolei, występują w czasie całego roku na różnych okolicznościowych imprezach w mieście, nie tylko w mieście, a te osoby, które już sobie nieźle radzą wokalnie, też biorą udział w konkursach wokalnych tutaj organizowanych. Czy odkrył Pan jakieś nowe talenty w tym roku? Tak naprawdę nie zdarza się tak, że ktoś przychodzi nawet w młodym wieku czy nieco starszym i jest takim talentem, przy którym nie ma pracy i to się nie zdarza. Są osoby, którym łatwiej przychodzi to, co robimy tutaj, ta wiedza, bardziej szybciej ją przyswajają i w krótkim czasie potrafią dużo więcej się nauczyć. Zaznaczam, że to jest spotkanie tylko raz w tygodniu. Dzieci po zajęciach raczej nie ćwiczą w domu, nie pracują, więc to jest tylko 60 minut w tygodniu. Nie jest to wiele, żeby, nie wiem, być jakimś geniuszem. Nawet w mojej pracy nie stawiam na to, żeby wychowywać geniuszy, tylko bardziej, żeby zainteresować dzieci, żeby zamiast siedzieć na telefonie czy przy komputerze, przyszły sobie pośpiewać. A śpiewanie to samo zdrowie, poprawia krążenie, oddech, wszystko, więc na tym najbardziej mi zależy. Oczywiście są osoby, którym łatwiej coś przychodzi, więcej mogę z nimi zrobić i takie osoby proszę i czasami reprezentują Dom Kultury na konkursach, albo też mamy taką możliwość, mamy tu studio nagraniowe. Te osoby, które sobie lepiej radzą, nagrywają swoje utwory i tak to działa. A właśnie jak w tym roku wygląda sprawa wyjazdów i udzielania się przy szerszej publiczności? Nie jestem zwolennikiem gonienia, że tak powiem, się na konkursach, czyli wyjeżdżania na wszelkie konkursy, jakie są w okolicach i nie tylko. Ten etap mam za sobą. Już pracuję mnóstwo lat, nie chcę zdradzać ile.
Więc kiedyś to był taki etap, gdzie jeździłem po Polsce, prawie na wszystkich konkursach byłem. Od wielu lat nie robię tego, w zasadzie ograniczam się tylko do konkursów w rejonie tutaj. Mamy bardzo dobry konkurs w Sieradzu, ogólnopolski, któremu niedługo 30 stuknie i rzeczywiście przyjeżdżają świetni wokaliści, ci, którzy później robią nawet karierę muzyczną. Widzimy ich w mediach później, także to jest dobry konkurs, na który te osoby, które no, reprezentują już taki poziom, staram się pokazywać i bierzemy udział z takimi osobami w tym konkursie. Młodzież występuje na sieradzkich tutaj imprezach. Takim najważniejszym jest zawsze prezentacja przed gwiazdami w czasie Dni Sieradza, gdzie ci dobrzy wokaliści występują i myślę, że robią to na fajnym poziomie. Thank you.
Nie zabrakło występów w wielu dziedzinach artystycznych, m.in. wokalnych, tanecznych, instrumentalnych czy plastycznych. Impreza była doskonałą okazją, aby zaprezentować efekty całorocznej pracy w Spółdzielczym Domu Kultury. Rodzice i instruktorzy byli bardzo dumni z występujących i nagradzali ich gromkimi brawami.